Mhm. Pani dyrektor, w Waszej placówce działa studio filmowe. Dlaczego warto wspierać takie inicjatywy uczniów? To znaczy, to jest wymóg czasu, bym powiedziała, ponieważ jesteśmy już w XXI wieku i tak zaawansowanej nanotechnologii i technologii obrazkowej, nazwijmy to tak, że nie ma innej możliwości, jak chwytanie tego życia codziennego w postaci zapisu filmowego. To wszystko daje możliwość uczniom korzystania z nowoczesnych technologii, które dzisiaj są niezbędne w pracy każdego praktycznie człowieka. Zaczęło się od fotografii. Fotografią zajmuję się od 2003 roku i przez długi czas fotografowałem różne szkolne imprezy. Z czasem ta pasja zaczęła się rozwijać. Pojawił się pomysł, żeby właśnie stworzyć coś więcej, studio filmowe. Chłopaki, a wy jak trafiliście tutaj do studia? Bardzo interesuję się filmem, wszystko co z filmem związane i chciałem stworzyć kanał o takiej tematyce filmowej. Tylko że z czasem, kiedy zacząłem to rozwijać, wpadło też na muzykę, książki, generalnie na całą popkulturę, stąd też nazwa mojego kanału Popkultura. Tworzę go wraz z 4 innymi osobami i pomysł wpadł generalnie na to, że kiedy znalazłem moją koleżankę, która montuje filmy, stwierdziłem koniec, bierzemy się w tym momencie, zaczynamy tworzyć content na YouTubie i tak to ruszyło. A wy jak trafiliście? My w momencie, kiedy dostaliśmy zadanie od pana profesora z fizyki na stworzenie filmu naukowego, wymyśliliśmy, aby zrobić już coś, żeby później można było to dalej rozwijać. I wymyśliliśmy taki film, gdzie zrobiliśmy typowe doświadczenia fizyczne, takie podstawowe. Tutaj razem z Jankiem oraz innymi kolegami. Skąd czerpiecie wiedzę o technikach filmowania, o obróbce, o składaniu takich materiałów? No, jestem samoukiem wraz z resztą ekipy. To, co zobaczymy gdzieś na YouTubie, w jakimś innym filmie, próbujemy jakoś sparafrazować czy naśladować. Wychodzi różnie, ale generalnie jestem zadowolony. Do większości rzeczy to chodzicie sami. Ale każdy czegoś się nauczy przez ten czas trwania projektu, kiedy zaczynało się studio filmowe. Ja dość dobrze operowałem Corelem Draw i Photoshopem. No, przez ten czas nauczyłem się podstaw Sony Vegas i praktycznie każdy ten program potrafi obsługiwać do montażu filmu i cały czas się uczymy. A jak was odbierają wasi koledzy tutaj ze szkoły? Bardzo pozytywnie. Znaczy nie wszyscy chcą się pchać przed kamerę, nie wszyscy chcą rozmawiać, ale i do wywiadów się ktoś znajdzie, a i za każdym razem, kiedy publikowałem nowy odcinek Popkultury, to kilka moich znajomych udostępniało. Naprawdę bardzo przyjemnie zostało to odebrane. Kiedy zaczęliśmy, to gratulowali nam ludzie na korytarzach, więc mega pozytywny odbiór. A czy macie jakiś taki program cykliczny, który się ukazuje co jakiś tam odcinek czasu? Rytm tego, co się dzieje w naszym studiu, wyznaczają imprezy szkolne przede wszystkim. Robimy filmy o tym, co się w szkole dzieje. Natomiast regularnym bez wątpienia są zajęcia filmowe. Ja prowadzę w klasach pierwszych o profilu humanistycznym zajęcia, gdzie uczę podstaw właśnie filmowania, posługiwania się kamerą. W ciągu roku uczniowie wykonują 2 własne projekty filmowe. W ten sposób co roku około 30 osób zapoznaje się właśnie z umiejętnościami posługiwania się kamerą filmową. A jaki był najtrudniejszy film, dokument, który przyszło wam zrealizować? Ten, który będzie kolejny. Każdy film kolejny właśnie z jakimś wyzwaniem. Staram się, żeby nie było jakiejś takiej powtarzalności w filmie. To jest cały czas poszukiwanie jakiejś nowej formy, jakichś nowych rozwiązań technicznych. Ja osobiście bardzo lubię filmować zajęcia artystyczne. Taki żywy kontakt ze sztuką. Staram się robić to w formie takich impresji muzycznych, w których jest i sztuka, jest i człowiek, który tę sztukę robi. Mój to jest odcinek popkultury, który nigdy się nie ukazał i wątpię, żeby się ukazał, ponieważ był to odcinek o Gwiezdnych Wojnach. Zacząłem montować film w momencie, w którym trwały porządki świąteczne i oddawałem ten film w dniu 24 grudnia, w Wigilię. I mój kolega nie był zadowolony z efektów i kazał mi to przemontować jeszcze raz, ale ze względu na święta zostawiliśmy to, wróciliśmy do tego jakoś w marcu, no i to się dalej montuje. Swoją tutaj działalność w studiu filmowym traktujecie jako hobby, dodatkowe zajęcie, czy może wiążecie z tym jakieś plany na przyszłość? No, w tym momencie bardziej jako hobby, bo jednak szkoła przede wszystkim nas zobowiązuje do pewnych rzeczy,
Z tego co wiem, Krzysiek bardziej związuje swoją przyszłość z filmem w pewnej części. Ja to traktuję bardziej jako hobby, jako sposób oderwania się od tego codziennego siedzenia przy książkach, no bo jednak pozwala też nam to często robić w szkole coś nietypowego. Czasem możemy wejść w ciekawe miejsca w szkole, na przykład byliśmy jednymi z pierwszych osób w szkole, które od wielu, wielu lat zwiedziły strych szkoły i inne tego typu miejsca. Poza tym trochę inaczej funkcjonujemy dzięki temu w szkole. Wiemy, że możemy liczyć na wsparcie nauczycieli, na przykład w kwestii tego, że pracujemy nad czymś, robimy jakieś, przygotowujemy imprezę szkolną, pracujemy nad filmem z niej. I trochę to inaczej funkcjonuje, nie? W tej chwili zmieniamy dosyć mocno wizerunek naszego kanału, zmieniamy też formę. Przechodzimy trochę ze zwykłego studyjnego nagrywania w nagrywanie bardziej na żywo, bardziej w akcji. Teraz pracujemy właśnie nad filmem o Osówce. I zwiedzamy, opowiadamy historię o tym miejscu. W planach są jakieś inne miejsca, dosyć tak samo ciekawe, na przykład jak Osówka.